Godzina 8 rano, pierwszy kolejarz Korei Południowej, już w pracy. Z piosenką na ustach. Siemanko! Idziemy do przedszkola z tobołami, bo dzisiaj poniedziałek, więc trzeba wziąć kołdrę. Mama. Tak? Witajcie na kanale Pierogi z Kim Ci w ten piękny, wiosenny, a w sumie to już prawie letni poranek. Dzisiaj jest poniedziałek, nagrywam to w poniedziałek, chociaż planuję, że to będzie filmik na środę. Ja nie wiem, czy kierowcy BMW zawsze tak parkują, czy o co chodzi? Znaczy nie chciałabym tutaj być niemiła dla kierowców BMW, ale coś w tym jest, no nie powiecie, że nie. Stanęłam sobie tutaj pod parasolką. Bo rozpoczął się już bardzo ciepły sezon w Korei, co za tym idzie, bardzo mocne słońce. Ja zawsze zapomnę okularów przeciwsłonecznych albo jakiejś czapki, ale przynajmniej mogę liczyć na parasolki na przejściach dla pieszych. Już to kiedyś mówiłam, ale najzabawniejsze w tych parasolkach jest to, że ktoś je składa i rozkłada codziennie rano i wieczorem. I skoro jestem pod tą parasolką i mogę, o nie, już zielone, a chciałam pokorzystać z okazji, że mnie nie razi słońce i porozmawiać do Was o tym, co będzie w dzisiejszym odcinku, bo to będzie daily vlog, tak jak mówiłam, kręcę go w poniedziałek, jutro i pojutrze mam sporo lekcjowej roboty. Dzisiaj na szczęście do samego wieczora nic nie mam i poniedziałki są dla mnie jakieś wyjątkowo łaskawe ostatnio. Właśnie korzystając z tej pięknej, słonecznej pogody idę na zakupy i przy okazji tych zakupów chciałabym Wam pokazać, opowiedzieć o pewnym ciekawym zjawisku. Ale może jak miniemy ten gigantyczny plac budowy, bo strasznie tu głośno. Dzisiaj w tym oto daily vlogusiu będziemy szukać czegoś, co było niesamowicie popularne ostatnimi czasy w internecie, na każdym koreańskim blogu, każdym koreańskim Instagramie, na koreańskim YouTubie, oczywiście wśród wszystkich koreańskich idoli, gwiazd, aktorów, BTS-ów i w ogóle wszystkich. A jest to bardzo dziwna rzecz. Jest to pokemonowy chlebek. W internecie nazywa się to Pokemon Bread. Tak na to mówią w anglojęzycznym internecie. W koreańskim internecie jest to Pokemon Bang. I oczywiście jak zawsze, jeżeli coś ma bread albo bang w nazwie w Korei, to nie ma nic wspólnego z chlebem. Są to takie bułeczki, ciasteczka, które są sprzedawane w sklepach całodobowych w Korei i w supermarketach. I jest na nie taki niesamowity szał, że są po prostu nie do dostania. Ale w tym dzisiejszym odcinku spróbujemy udowodnić, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i postaramy się zdobyć ten pokemonowy chlebek. Chociaż może być bardzo ciężko i może nam się nie udać. Bądźcie gotowi na to, że może tak się skończyć, że 15 minut gadam o jakimś pokemonowym chlebku, a nawet go nie zobaczycie. Jeżeli wytrwacie w tym odcinku w takiej sytuacji, to naprawdę powinniście dostać jakąś odznakę złotego pieroga z kimchi czy coś. Trochę daleko mam do tego sklepu, w którym potencjalnie może znajdziemy ten pokemonowy chlebek, więc porozmawiajmy jeszcze trochę. I przed chwilą mówiłam, że one są dostępne w sklepach całodobowych, a teraz mówię Wam, że daleko mam do tego sklepu. Te pokemonowe chlebki były dostępne we wszystkich sklepach całodobowych. W Korei jest bardzo wiele sieci takich sklepów całodobowych, które są odpowiednikiem takiej naszej polskiej Żabki. Jest ich bardzo dużo, są różne sieci, 7-Eleven, jakieś CU, jakieś takie inne. Wszystkie te sieci sprzedają w swojej ofercie jakieś różne takie jedzenia na szybko i wśród nich zawsze jest chleb, znaczy chleb, wyroby piekarnicze, czyli takie różne ciastka i drożdżówki, pakowane w woreczki plastikowe i one były bardzo, bardzo popularne w Korei, zanim w ogóle w Korei była paryska bagieta. Ja nie wiem, jak Koreańczycy żyli bez paryskiej bagiety, ale podobno kiedyś żyli bez paryskiej bagiety i wtedy jedli drożdżówki ze sklepów całodobowych. No i te pokemonowe chlebki też powinny być dostępne w tych wszystkich sklepach całodobowych, ale ostatnio, kiedy idzie się do jakiegoś całodobowego sklepu, to można zauważyć na drzwiach przyklejoną kartkę, zwykle ręcznie to jest napisane, że pokemonowych chlebków nie sprzedajemy i nie da się tego dostać prawie w żadnym całodobowym sklepie. A dlaczego się nie da? Bo ludzie tłumnie przybywali do tych sklepów tylko żeby kupić te chlebki, czatowali na te chlebki po nocach, bo zwykle dostawa wypieków w sklepach całodobowych jest wieczorem. Było to bardzo uciążliwe z punktu widzenia sprzedawców, no bo te chlebki są bardzo tanie, ci ludzie nie kupowali nic innego. Rodziły się z tego powodu kłótnie, dlatego większość sprzedawców
właściciel takich sklepów się zbuntowała i stwierdziła, no nie będziemy w ogóle tego sprzedawać i co? No i nie sprzedają. Tak naprawdę chciałam zahaczyć o ten temat już jakiś czas temu, kiedy ten trend był troszeczkę bardziej popularny, ale no nie dało się nigdzie dostać tego. I ostatnio szukałam na koreańskich blogach, bo Koreańczycy dalej trwią w latach 2000, jeżeli chodzi o blogowanie. Nie no, żartuję, fajne są koreańskie blogi, bo można z nich się dowiedzieć bardzo, bardzo wielu przydatnych informacji. Bo Koreańczycy potrafią pisać blogi, notki na blogach o wszystkim. Zawsze tu leci jakaś chińska muzyka. I zwykle mają takie blogi, takie wiecie, takie blog na przykład jakiejś tam Kasi, tylko że Koreanki, więc załóżmy, ona się nie nazywa Kasia, tylko nazywa się Mina. Nie Mina, to nie jest takie koreańskie imię. Może ona się nazywa, załóżmy, ona się nazywa Soyeon. To było najpopularniejsze damskie imię w zeszłym roku. Taka dziewczyna, powiedzmy, pisze bloga i na tych blogach umieszcza wszystko, co ją spotyka w każdego dnia. Na przykład, że tutaj dzisiaj była w restauracji i dokładnie zdjęcia całej tej restauracji, łącznie z tym, co jadła, ile kosztowało, jak smakowało. Na takich koreańskich blogach są jakieś recenzje lekarzy, jakieś, nie wiem, na przykład jak dojść z jednego punktu do drugiego w tym i w tym mieście. Więc ja wyszukałam sobie, gdzie znaleźć pokomenowy chlebek w dzielnicy Byeongcheon i wyskoczył mi jeden blog z notką, która mówiła, że znajdę pokemonowy chlebek w Lotte Siupo, czyli w supermarkecie Lotte, który znajduje się jakieś 3 km od mojego domu i bardzo to odczuwam właśnie, bo już mnie nogi bolą, ale tak, tam podobno się znajduje. No trzymajmy kciuki, żeby był. Z drugiej strony, skoro ta dziewczyna napisała na tym blogu, że on tam jest, to pewnie nie tylko ja czytałam tą notkę na blogu i być może to miejsce też już teraz ma karteczkę, że nie sprzedaje pokemonowych chlebków. No nic, zobaczymy. Na tą chwilę nie mam pojęcia, jaki tytuł będzie miał ten odcinek, no bo chyba nie pokemonowy chlebek, bo to raczej nikogo nie zainteresuje. Może nazwiemy go Koreańczycy wrócili do lat 2000. Kiedy były pokemony popularne? A i właśnie, i te chlebki, nie, to trzeba będzie znaleźć, stawić zdjęcia tego chlebka, bo ja coraz bardziej się zaczynam obawiać, że za bardzo się na nich skupiam, a ich nie znajdziemy. Ale te chlebki były popularne, kiedy pokemony, ta animacja była popularna. Czyli w jakichś latach 2000, przed 20 laty, i one wróciły w tym roku, dlatego robią taki szał. Co ciekawe, nie wszyscy są fanami smaku tych chlebków, no bo tak jak mówiłam, skoro już poznali smak dobrych wypieków, to mogą nie być do końca zadowoleni ze smaku jakichś drożdżówek z folii, ale te chlebki mają coś, co każdy chce. Chyba ostatnio któryś z BTS-ków też bardzo się ekscytował tym, co jest w środku tych chlebków, czyli naklejki. Mój mąż mi mówił, że jak on był mały, to wiele jego kolegów potrafiło nakupić sobie tych chlebków, w ogóle ich nie zjeść, tylko, wiecie, trzymać te naklejki. Podobno tym razem też tak jest i co ciekawe, nawet nie dzieci się tak ekscytują tymi chlebkami teraz, co ludzie właśnie, którzy w latach 2000 byli dziećmi, czyli powiedzmy taka grupa wiekowa jak ja. Więc tak, ja już chyba skończyłam gadać o pokemonowych chlebkach, o to już jest przegięcie, już mi tu 15 minut nagrywam o pokemonach. Ja nawet nie lubię pokemonów. A w ogóle to przecież pokemony są japońskie, a nie koreańskie. Każdy to wie. Koreańczycy też. I jak wiecie, Koreańczycy często mają taki średni stosunek do różnych rzeczy z Japonii, ale pokemony akurat szanują. Patrzcie, jaki tu jest wielofunkcyjny budynek kolos. Kiedyś z Sonu kilka odcinków temu, chociaż tak naprawdę to wczoraj też tu byliśmy, ale kilka odcinków temu pokazywałam, jak z Sonu byłam tutaj w kawiarni dla dzieci, czyli w takiej sali zabaw dla dzieci. W tym budynku znajduje się kilka takich sal zabaw dla dzieci, jest też kilka pokojów karaoke, jest bardzo dużo restauracji, jest ze dwa szpitale, mówiąc szpitale mam na myśli bardziej przychodnie, ale w Korei na wszystko się woła szpital. Są dwie wielkie głowy panów, na którzy zachęcają do głosowania na nich, bo wybory w Korei przed nami, wybory samorządowe tym razem, prezydenckie już były, nowy prezydent już zaprzysiężony, aleśmy tutaj wpletli troszeczkę polityki w te pokemony. I co tu jeszcze jest? No tu jest niesamowicie dużo rzeczy. Na górze jest chyba sauna. Na pewno jest jakiś masaż i to nawet nie jeden. Jest klub bilardowy. I bardzo dużo zajęć pozaszkolnych na pewno. Na każdym piętrze na pewno są jakieś zajęcia pozaszkolne, bo zajęcia pozaszkolne w Korei są wszędzie. Szanujmy się. Często połowę jakiegoś z tych budynków zajmuje parking, ale bardzo też często parking jest pod ziemią. Na przykład w tym budynku parkingu podziemnego jest chyba 5 pięter w dół. A tu po drugiej stronie też jest taki budynek kolos, ale on nie ma tylu okien i tylu pomieszczeń w środku, bo połowę tego budynku zajmuje wielkie Lotte Kino. Co oznacza, że chyba Lotte Supermarket też będzie gdzieś blisko. Więc ja tutaj zaraz zerknę na mapę i zaczniemy wprowadzać naszą misję
drożdżówka. Dobrze. Nie myliłam się. Ten nasz supermarket ma być gdzieś tutaj, za tym budynkiem. Chciałam tylko powiedzieć, że nie ma bardziej uroczej nazwy na supermarket w żadnym kraju niż w Korei. No, supermarket nazywa się siupo. Od supermarket. Tylko, że to jest taka koreańska wymowa, więc jest siupo. Ale siupo. Tutaj byłaby muzyczka z Mission Impossible, gdyby nie to, że prawa autorskie nie pozwalają, więc proszę nucić. Tak jak to robiliśmy kiedyś w Kauflandzie Polsce, jak szukaliśmy kimchi. Widzę stojak z wypiekami. Uwaga. Chyba nie ma, chyba nie ma, chyba nie ma. O nie! Nie ma! Kochani, odnieśliśmy porażkę. Nasza misja spełzła na niczym. Obraziłam się na ten sklep. Wychodzimy. Tu też nie. Jakiś chleb z kasztanami. Ja chciałam chleb z pokemonami, nie z kasztanami. Oszukiści. Wiecie, jak to będzie, że ja się dzisiaj naszukam, przejdę każdy możliwy sklep całodobowy, a potem pewnego dnia, kiedy ten odcinek już będzie dawno upublikowany, moja spektakularna porażka po prostu ujrzy światło dzienne i zostanie przedstawiona 181 tysiącom subskrybentów kanału Pierogi z Kimchi. Musiałam się pochwalić. To na pewno będzie tak, że ten odcinek już dawno będzie w internecie i ja wtedy po prostu będę sobie szła do jakiegoś sklepu i nagle będzie cała półka tych chlebków z pokemonami. Wrzucę wtedy na Instagrama, dlatego śledźcie mnie na Instagramie, kochani. Zachowałam się jak każdy YouTuber. No nic, pochodzimy sobie trochę po sklepach całodobowych i zobaczymy, czy mają napisane, że pokemonowych chlebków nie sprzedają. Może akurat sprzedają, może nam się poszczęści, nie wiadomo. Jest pierwszy całodobowy, spróbujmy. Już myślałam, że to pokemony, ale to jakiś kingdom. A dobra, i to weźmiemy i taki. Spanikowałam i w pierwszym lepszym całodobowym wzięłam jakiś chlebek, który nie był pokemonowy, tak się rozglądam, bo może są jeszcze jakieś całodobowe, na pewno są. Dobrze, idziemy dalej na misję. Kolejny całodobowy. Tutaj nie było nawet tych oszukanych. Plus jest taki, że mijałam sklep z ciastem ryżowym, który był polecany na wielu blogach, bo widziałam, szukając tego pokemonowego chlebka. I kupiłam Sonu takie ciastko ryżowe. W CU podobno są większe szanse na zdobycie, więc może tym razem nam się poszczęści. Nie ma. Informacja do mnie. Wybieraj sobie lepsze tematy na odcinki. Albo przemyśl to chociaż. Viola. O. Zobaczcie. Oj. Bardzo tu paruje z pierogów, ale pokemony zrobiły się tak modne, że teraz wszystko jest z tymi pokemonami. Nawet tutaj jest jakaś promocja do siraków, czyli takich pudełek z jedzeniem, że jak się chyba kupi 3, to można dostać jakąś dziwną, jakiś pokeball czy coś, jakąś zabawkę. Matko. Nie ma, ale jest to. A to było popularne w jakimś serialu i na te chlebki też był szał. One też mają naklejkę, więc przynajmniej weźmiemy to. Coś ja czuję, że ten odcinek będzie miał swoją kontynuację w nocy, kiedy będę przemierzać sklepy całodobowe w trakcie dostaw. Samolociki! Niesamowita tu jest ilość osobno opakowanych drożdżówek, ale pokemonów brak. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie ja się znajduję, ale gdzie jest 25. Idziemy tam. Czy ktoś może wie, gdzie ja jestem? No w takim to jeszcze nie byliśmy, ale znajduje się on zaraz koło wielkiej szkoły podstawowej, więc myślę, że tutaj to nie ma w ogóle nawet cienia szansy na to, żeby nam się udało. Ale spróbujmy. Troszkę nam się misja nie udała, prawda? Tu już nawet nie ma sensu wchodzić, bo jest napisane. Pokemonowe chlebki wyszły. Ta smutna minka. A, urocze. Dobra. Łzy spływają mi po policzkach, tylko że nie widać. Doszłam do jakichś fabryk, placu budowych, ale musiała wrócić do domu autobusem. Do zobaczenia potem.
Dotarłam w znane mi moje osiedle i jeszcze zamierzam obskoczyć osiedlowe sklepy całodobowe, bo może najciemniej pod latarnią. Zacznę od 7-Eleven, tutaj jest napisane, że czas, w którym przyjdzie pokemonowy chlebek i ilość jest nieznana. Kocham. Nie ma pokemonowego, ale jest ten z tej jakiegoś serialu, więc bierzemy ten, a co? Drugi z trzech u nas na dzielni sklepów. Promka na piwo importowane, nieważne. Nie ma. I ostatni, ale tutaj chyba nawet nie będziemy wchodzić, bo tutaj jest napisane, że nie sprzedają pokemonowych chlebków dla dobra dzieci. To by było tyle z mojej misji. Ja się dowiem, o której jest dostawa w 7-Eleven i pójdziemy tam zaraz po dostawie. Jak Sonu się kiedyś dowie, co ja robiłam, jak on był w przedszkolu, to się będzie chichrał. Sprawdźmy, co ja mam w tej torbie. O! Dobrze, że wzięłam ten ryżowy chlebek dla Sonu, to nie będę mu dawać tego. To co, próbujemy? Dzień dobry Państwu, to ja, Wiola z kanału Pierogi z Kimchi, Wasz przewodnik po najdziwniejszych koreańskich trendach cukierniczych. Dzisiaj znajdujemy się w Byeongcheon w Korei Południowej, w moim mieszkaniu i zamierzam teraz, dobra, nie mogę tego mówić poważnie, otwieramy te chlebki, żeby zobaczyć, o co tyle hałasu, chociaż bez sensu, bo to i tak nie są pokemonowe chlebki. Te i te z tymi uroczymi postaciami pojawiły się w dramie. Drama może mieć wiele znaczeń. Drama to jest koreański serial i w serialu Simul Dasot Simul Hana, czyli 25-21. To chodziło o to, że główni bohaterowie mieli tyle lat. W tym serialu pojawił się ten chlebek, więc nie jesteśmy takimi przegrańcami do końca, że nie mamy już nic trendy. W telewizji był, panie. Celowo próbuję teraz, zanim przyszedł Sonu, bo nie chciałabym mu dawać tych chlebków, bo one są takie, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Wolę mu dać to ciasteczko, bo wiem, że lubi i nie ma w nim dużo cukru, więc jak przyjdzie, to mu dam. Zawsze staram się Sonu dawać te fajniejsze chlebki, takie z piekarni. To jest castera. Castera to jest chyba portugalskie albo hiszpańskie, zawsze mi się myli. Jakieś tam takie ciasto biszkoptowe tak naprawdę, takie wysokie biszkoptowe ciasto i w Korei castera jest bardzo popularna. To ja mówiłam, bardzo, bardzo słodkie. Tak słodkie, że cukier chrzęści mi w zębach. Co tu ja tak jem, skoro tu podobno chodzi o te naklejki, które są w środku? Oto tyle hałasu? To w pokemonowych chlebkach są po prostu naklejki z pokemonami. Idziemy z następnym. Ten to już tak jest bardziej szałowy. Daldal Klimbang i lekko pachnie truskawkowo. Też ma takie opakowanie. Uwaga. Ma w środku taką ilość takiego kremu. I to jest moja naklejka. To było po prostu złe. Nie polecam, jakby wam kiedyś przyszło do głowy kupowanie takich rzeczy. Ostatni mój porażkowy chleb. To może być dobre. Mogło być najlepsze, bo kawowe. Ale jest najgorsze. I tu jest naklejka ciastko marchewkowe. Więc to był taki nasz mały, ciekawy eksperyment socjologiczno-marketingowo, nie wiem jaki. Okazuje się, że pod przykrywką dobrej reklamy i z wykorzystaniem odrobiny mentalności tłumów można sprzedać absolutnie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Żartowałam, to jeszcze nie koniec vlogusia. Jeszcze w nocy podejmiemy kolejną próbę pokemonowego chlebka. Zaraz przyjedzie Sonu, ale trzeba spalić te słodkie chlebki koło pola ryżowego. Żeby nie było, że daily vloguś tylko o pokemonach, to tak rośnie ryżyk. Uwaga, uwaga, pierwszy kolejarz Korei Południowej wrócił z przedszkola i jedzie z drugą zmianą. Mówiłam, że się to skończy na łażeniu po nocy, po jakichś sklepach całodobowych. Witajcie chyba już w ostatniej części tej komedii pomyłek, jaką jest ten odcinek. Mój mąż powiedział, że widział ostatnio, jak dostawy chlebków są w sklepie typu 7-Eleven około 22, więc mimo, że deklarował się, że pójdzie i kupi, to stwierdziłam, że nie możemy przegapić tego i pójdziemy to nagrać, więc udaje się do sklepu typu Żabka.
ostatni raz. W sumie jeszcze się trochę waham, czy to ostatni raz, bo nie wiem, czy wspominałam, ale jest dzisiaj poniedziałek, nagrywam to w poniedziałek, a to środowy odcinek, więc jakby co, mam jeszcze jutro, żeby gdzieś wyhaczyć. Myślę, że Was już dawno przestał interesować ten pokemonowy chlebek jakoś w połowie odcinka, więc sobie tylko pójdziemy sprawdzić, czy jest. Jak się bang tyrołaś, co? Pokemon panie? De. Hadawa sobie. Bolesu? De, tu mu dama de bango. Pani powiedziała, że się sprzedały wszystkie, jak tylko były po dostawie. Nie wiem, ktoś na nie czatował ewidentnie. Ja nie wiem, co ci ludzie robią ze swoim życiem. Co wy robicie ze swoim życiem, ci ludzie, co wykupiliście mój chlebek z Pokemonami? Nie wiecie, że to jest dla dobra kanału był on potrzebny? Ale naprawdę szałowy księżyc jest teraz. Zobaczymy, czy to będzie się dało oddać kamerą. Chyba nie. Tu jest. Można się było spodziewać tego, że kamera go nie oddaje, ale zoomujemy dziada. O! Udało mi się nagrać księżyc! Widzicie go, widzicie go? Ale szałowy! Także tego. To ja wracam do domu, bo skoro ten księżyc taki w pełni, to sądu się może budzić częściej niż normalnie. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak mają? Dajcie znać. Ja mam nadzieję, że bardzo się nie zawiedliście, że nie znaleźliśmy tego chlebka. Myślę, że wszyscy byli świadomi od początku tego odcinka, że tak to się właśnie skończy. Jestem ciekawa, czy rozumiecie, jak pół kraju może biegać za jakimiś niedobrymi drożdżówkami z Pokemonami. Znaczy nie wiemy, czy były je dobre. Kończymy ten odcinek chyba. Ja mówię wam papa. Tutaj się wstawi Sonu mówiącego papa, bo przynajmniej on był zadowolony i zjadł sobie swoje ciastko ryżowe. To oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę. Papa. Papa. Dzień następny, godzina 21. Przyszłam pod 7-Eleven, ale widzicie, nie jestem jedyna. Chyba z nim nie wygram. Przyjechał. Chciałam tylko powiedzieć, że nie wygrałam z dziećmi. Znaczy, no po prostu nie miałam serca wygrywać z dziećmi. Więc odpuściłam, bo chętnych na pokemonowe chlebki było 4 osoby, a chlebków tylko 3, więc takie tam przygody, nie wiem, co ja robię z moim życiem i do domu. Pa, pa!